Co roku staramy się promować konkurs Wolontariusz Roku i myślę, że jeszcze nie do wszystkich dotarliśmy. Konkurs Wolontariusz Roku to nagroda wymyślona przez Fundację Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy w Oświęcimiu, ale realizowana wspólnie z naszym przyjacielem, partnerem, czyli Powiatem Oświęcimskim. Nominujemy w niej w 4 kategoriach. Nagroda Wolontariusz Roku ma też taki ważny element, to jest głosowanie publiczności. I tutaj wypowiadają się mieszkańcy w głosowaniu internetowym. Niezależnie od tego obraduje kapituła konkursu. Honorujemy osoby zaangażowane, osoby, które podejmują bezinteresowne działania w swoim środowisku, współpracują z instytucjami. To jest pomoc osobom starszym, pomoc osobom chorującym, pomoc rówieśnicza, pomoc wolontariuszy w hospicjum. Należy pamiętać, że jest to ogrom pracy w różnych obszarach, ale zawsze bezinteresowne i poświęcanie własnego czasu. Mieliśmy 25 kandydatur, nominacji zgłoszonych do tytułu Wolontariusz Roku. Bardzo fajnie, że taka inicjatywa ma miejsce, że ci ludzie zostaną zauważeni, nagrodzeni. Co do obrad samej kapituły, one nigdy nie są proste. Każdy ma jakieś swoje spostrzeżenia, czasami zdarza się w głosowaniu dogrywka. Dochodzi do wymiany zdań, do wzajemnego przekonywania się. Takie są specyfiki takich konkursów, no nie da się nagrodzić wszystkich. Ale zamierzamy ogłaszać co roku ten konkurs, żeby zaznaczać, że wolontariusze, wolontariuszki są bardzo ważni w naszych społecznościach. Bardzo chciałam podziękować Fundacji Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy za inicjatywę i w imieniu Powiatu Oświęcimskiego chciałam też podziękować za to, że możemy być współorganizatorami tego konkursu. Jest dla nas ogromny zaszczyt i cenimy sobie zaufanie skierowane przez Fundację do Starostwa i Powiatu Oświęcimskiego.